Polskie Stowarzyszenie Public Relations wręcza swoje laury od 2005 roku. Wtedy to pierwszy raz wręczyliśmy jako organizacja UB PR takim znakomitościom jak na przykład profesor Krystyna Wojcik, Piotr Czarnowski czy profesor Ryszard Ławniczak. Potem mieliśmy krótki romans z lwami, gdzie były różne kategorie. Wszystkie nasze nagrody były wręczane nieregularnie, ale zarząd tutaj pod silną presją wiceprezesa Cypriana reaktywował nagrody. Zaczęliśmy od UBA. W tamtym roku web przeszedł rebranding na lwa, tak, aby organizacja nasza miała jedną nagrodę. Jednak robimy to stopniowo, ponieważ takie projekty wymagają iteracji i prób i błędów i też mamy świadomość tego, że to musi być potężna i dobra nagroda. Przyglądamy się też innym nagrodom, które są na naszym rynku długo, jak Złote Spinacze, czy też świeżo, jak PR Wings. I chcielibyśmy, żeby w odróżnieniu od innych nagród lwy PR były przyznawane konkretnie osobie, a nie kampaniom PR-owym. Więc dziś jako nowy etap nagrody, już nie wręczamy UBA, jednak lwa PR, który będzie za dorobek całej swojej kariery życiowy, tak? A w przyszłości projekt jest taki tylko cicho, aby nazywał się Kryształowy Lew PR. A takie lwy PR będą wręczane już w różnych kategoriach, ale to wraz z kapitułą i mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze z wolontariuszami, którzy będą się chcieli włączyć i razem z nami brainstormować i dopracowywać, będziemy to nad tym jeszcze pracować. No tak, powiedziałam wszystko, co po mojej stronie. Teraz twoja kolej. Proszę, tu jestem. Kochani, dlaczego w logo widzicie claim Nagrody Polskiego Public Relations? Ano dlatego, że tak pojmujemy Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Jakby ze względu na swoją formułę uważamy, że jest to przestrzeń, miejsce, instytucja, która ma zrzeszać szeroko rozumiany sektor public relations w Polsce. I staramy się to każdorazowo podkreślać, bo są z nami przecież i specjaliści, i osoby zarządzające PR-em in-house'owo, i PR-em outsourcingowo, agencyjnie. Mamy biznes, mamy NGO-sy, mamy sektor publiczny, są freelancerzy, jednoosobowe działalności gospodarcze, edukatorzy, naukowcy, więc jest pełen przekrój i jest nas coraz więcej, więc czujemy się coraz bardziej też reprezentatywnym gronem i reprezentatywną instytucją naszej branży. Chcielibyśmy podkreślić, a jeszcze PR Techy, przepraszam, pozdrawiam kolegów, którzy dzisiaj z nami byli z PR Techów. Specjaliści, którzy mają coraz większy wpływ na naszą pracę i jest ich miejsce także w Polskim Stowarzyszeniu Public Relations. Czego staramy się dokonywać też przy wręczaniu tej nagrody? No takiej analizy możliwie dogłębnej naszego środowiska, przeglądu, bo interesuje nas cały polski PR, dlatego też Nagroda Polskiego Public Relations, z jego wszystkimi zaletami, wadami. PR warszawski, jak to się pięknie mówi, PR regionalny, wysoko budżetowy, nisko budżetowy, w każdym po prostu wymiarze. Łowimy i szukamy. W każdym takim wymiarze i ta nagroda ma mieć też taką perspektywę. Jeśli tak, to mogę ująć. A obrady jurorów, uroczystość wręczania tej nagrody, taką jaką mamy w tej chwili, no powinna być sposobnością do refleksji branżowej autodiagnozy, czy polemiki nawet, ale w intencji doceniania tego, co najlepsze. I tutaj jest, nisko się kłaniamy i dziękujemy całej 11-osobowej kapitule tej nagrody, tego konkursu. Nie wszyscy dzisiaj z nami są, ale wszystkich warto
i trzeba odnotować, to Waldemar Rydzak, laureat Lwów PR sprzed 10 lat, Maria Buszman, Ania Kirijow-Racka, Michał Sobiło, Mateusz Witczyński, Jan Matysik, Żaneta Przybylska, Roxana Obuchowska, Luiza Jurgiel, Żyła, Bartosz Milczarczyk, no i wypowiadający te słowa we własnej osobie. Przewodniczący tegorocznej kapituły. Kłaniam się nisko. I tyle tytułem wstępu, bo bardzo nam zależało, aby nieco nakreślić ideę tych lwów i jakiejś ewolucji, którą powolutku stopniowo wdrażamy. A teraz czas na laudację właściwą, ogłoszenie laureata wraz z uzasadnieniem w imieniu kapituły, ale też chciałbym podkreślić po prostu w imieniu społeczności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. A że laudacja rzecz niezwykle ważna, to odczytam ją po prostu dokładnie, pozwólcie. Po czasach pionierów zużyło się już pokolenie drugiej fali PR-owców, rozwijających polski PR. A trzecia fala ledwie obmywa branży brzeg. To jego wypowiedź sprzed prawie 9 lat. Warto zapytać dzisiejszego honorowego gościa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, która to obecnie płynie fala, czwarta, może piąta, jakie niesie implikacje. Niemniej to rzadkość, naprawdę rzadkość w naszym środowisku, że ktoś jest w tychże kolejnych odsłonach stale i bardzo wymiernie aktywny w różnych aspektach, a taki jest właśnie on i wciąż nie odpuszcza. Nikt nie jest postrzegany jako ideał, no i nasz szanowny laureat również. Postać wyrazista, charakterystyczna, z niespotykaną w naszym gronie odwagą cywilną do artykułowania swojej opinii i przekonywania do niej. W konsekwencji, jak to zawsze bywa w takich sytuacjach, można go lubić lub nie lubić, można się zgadzać lub nie zgadzać. Liczy się z tym, ale jest słyszany. Należy też podkreślić z całą mocą, iż w kwestiach merytorycznych dotyczących zarządzania reputacją, relacjami z otoczeniem, komunikacją, cieszy się de facto jednomyślną opinią osoby o najwyższych kompetencjach i o ogromnym doświadczeniu. To uznany ekspert PR kryzysowego w permanentnym, nie kryzysie, procesie rozwoju i niestrudzony edukator w tym obszarze. Jest autorem lub współautorem mnóstwa publikacji i praktycznych podręczników. W ostatnich latach działa na tym polu bardzo intensywnie. Z powodzeniem wprowadza nowe pojęcia do praktyki PR, autorskie definicje czy interpretacje istotnych zjawisk. Mimo 25-letniego stażu w public relations, w tym dwóch dekad na czele własnej agencji, nie zwalnia, ale nie pędzi. Baczny obserwator i cenny głos komentatorski życia naszego sektora PR, który wyjątkowo umiejętnie przepuszcza przez pryzmat swojej profesji i autopsji nie tylko nasze wewnętrzne bolączki i wyzwania, ale i kluczowe zagadnienia gospodarcze, polityczne czy nawet geopolityczne. Ważną tradycją stał się jego subiektywny przegląd roku podczas kongresu w Rzeszowie. Bodaj jedyna taka cykliczna, pogłębiona refleksja nad polskim PR. Prywatnie zapalony podróżnik po cudach architektury tego świata, ale i zawodowo, metaforycznie, także poszukiwacz. Z tym, że nie w celu zwiedzania, a współtworzenia wpływu na polski PR, który, jak podkreśla, musi się zmieniać i chce go zmieniać. Działał we wszystkich trzech organizacjach branżowych, w tym jest jednym z głównych inicjatorów powołania do życia Stowarzyszenia Agencji Public Relations 2 lata temu. Z kolei jako członek PSPR-u naszego odznaczył się entuzjastycznym zaangażowaniem w pracę nad kompleksową reformą Rady Etyki Public Relations, która koncepcyjnie powstała, a która niestety z braku porozumienia między sygnatariuszami nie doszła do skutku. Laureat przekonuje, by nie zrażać się, znajdować rozwiązania. Niczym powietrza potrzebuje sprawczości i włożył wraz z kilkoma innymi założycielami ogrom wysiłku w inauguracyjną kadencję Stowarzyszenia Agencji Public Relations. Wysiłek, który zbudował jego solidne fundamenty. Dziś w trzech organizacjach zrzeszonych jest około 80 podmiotów, najwięcej w historii. Choć zapewne on skwituje,
to wciąż niewystarczająco. Trzeba dalej pracować. Trzeba. Pozwól jednak, szanowny kolego, że zanim znajdziesz następny cel czy projekt do realizacji, zanim zabierzesz się za kolejne wyczekiwane przez nas badanie tytułowane kryzysometrem, dziś po prostu poświętujesz z nami. Bo takich PR-owców z krwi i kości, w pełnym tego zwrotu znaczeniu, mamy w polskim PR zdecydowanie, ale to zdecydowanie za mało. Tegorocznego Lwa PR, nagrodę polskiego Public Relations za całokształt dorobku, kapituła przyznała Adamowi Łaszynowi. Brawo! Zanim oczywiście zapowiedziana programowa rozmowa z laureatem, prosimy o speech ponagrodowy, tak to nazwijmy. Adam Łaszy. Ja nie wiedziałem, że ludzie tyle o mnie wiedzą. Się nie zmieściło na jednej kartce. No jestem ogromnie wzruszony, bez dwóch zdań. To dla mnie z całą pewnością jeden z najważniejszych dni w moim życiu zawodowym. 100%. Życzę wam tego każdemu z was. Ja sobie tak myślę, że ta nagroda, w ogóle tego typu nagrody, a ta też, jest głównie za to, co się robi dla innych ludzi, nie dla siebie. Bo wtedy jest to godne tego, żeby rzeczywiście pomyśleć o tym, że może warto kogoś nagrodzić. I że to, co się robi dla innych ludzi, dla... Jak w moim przypadku akurat, jak ja sobie tak podsumowuję, dla przede wszystkim mnóstwa ludzi, z którymi warto było się dzielić wypracowaną metodologią, wypracowaną wiedzą, propagowaniem tego, co wydaje się jest ważne w tej branży. Serce oddałem tej branży, przechodząc do dziennikarstwa z prawa, a potem z dziennikarstwa do PR-u. Więc mi cholernie zależy, żeby ta branża była jak najlepiej postrzegana, a będzie postrzegana wtedy dobrze, kiedy będzie maksymalnie profesjonalna, kiedy będzie czymś, w czym ludzie będą widzieć wartość. Tak? I ta wartość będzie też wtedy, jeżeli właśnie będzie się opierała na pracy też dla innych, dla tych setek ludzi wśród klientów, dla których można było po prostu pomóc. Tak? Dla setek, może nawet tysięcy studentów, z którymi miałem okazję pracować. Ja tam liczyłem, to już ponad też, już kilkaset osób będzie, które przewinęło się przez naszą firmę i które też, mam nadzieję, zdobyło coś cennego, co mogli dalej nieść i z tego korzystać. Pytajcie ludzi, jak się pracowało u nas. Myślę, że większość mówi o tym, jak było tam dobrze i w porządku. To nie byłoby możliwe wszystko bez tego, co nie dałoby się takiej nagrody dostać, bez właśnie tych ludzi, z którymi się pracowało razem i z którymi się pracuje. Bez takich ludzi jak Krzysztof Tomczyński, który u mnie jest w firmie. Otworzyłem puszkę z Pandorą, bo trzeba wszystkich wymienić wtedy. To może tylko jedną rzecz jeszcze powiem, że kluczowe w tym wszystkim dla mnie od wielu, wielu lat jest też to, że nie jestem w tym sam, tak? Że zawsze to jest praca zespołowa i to jest też nagroda siłą rzeczy trochę zespołowa, ale najsilniejsze wsparcie mam z moim partnerem nie tylko firmowym, ale i życiowym. Słuchajcie, to jest coś cudownego pracować razem z najbardziej kochaną osobą na świecie, a to jest moja żona, która jest członkiem PSPR-u, jest współwłaścicielem firmy, dużo przyjmuje ode mnie rzeczy. Kochanie, jak ja jestem lew, to ty od dzisiaj jesteś lwica. Z całą pewnością.
I że to wszystko jest możliwe, żeby robić dla takich cudownych istot jak Misiek, który dzisiaj przyszedł na spotkanie. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Kapitule ogromnie dziękuję za te naprawdę wyjątkowe wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Serdeczne dzięki. Lew PR, Adam Łaszyn.